Na jakiej podstawie niektóre osoby oceniają, czy ktoś jest naturalny, czy nie jest naturalny? Ocenianie kogoś, czy ktoś bierze towar, czy nie bierze towaru na podstawie wyrzeźbionych mięśni, czy kulistych barków, no to jest w ogóle jakiś absurd. Można wyglądać bardzo dobrze, nie biorąc towaru. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogadajmy o... Michał Karmowski, Radek Słodkiewicz, a dzisiaj chcemy pogadać o naturalności w siecie i ogólnie w naturze. I w naturze. Tak, chcemy ten odcinek poświęcić głównie na, można powiedzieć, swego rodzaju nasze spostrzeżenia i na to, co się w ogóle dzieje w internecie. Na jakiej podstawie niektóre osoby oceniają, czy ktoś jest naturalny, czy nie jest naturalny. No oczywiście wiadomo, że zawodnicy, nie wiem, wagi ciężkiej, super ciężkiej, którzy mają na sobie wiele kilogramów masy mięśniowej, no z reguły są na dopingu, zwłaszcza ci, którzy startują w zawodach. No natomiast w tej chwili jest naprawdę wysyp bardzo dobrze wyglądających chłopaków, czy również kobiet, które no, pokazują swoje ciała i oczywiście tutaj głównie skupimy się na facetach, bo właśnie o nich chcemy zrobić ten odcinek i ich porównać, no, można powiedzieć, względem siebie i względem tego, co można naturalnie osiągnąć, a co jednak jest już nienaturalne do osiągnięcia przez, w cudzysłowie, zwykłego zjadacza chleba. No ja tylko chciałem oczywiście powiedzieć, że ja absolutnie nie jestem przeciwny ani naturalom, ani tym bardziej nienaturalom. Myślę, że to jest każdego, tak powiem, osobista sprawa, jaką drogę wybiera. Natomiast oczywiście nie tyle, że złości, co może, nie wiem, trochę śmieszy mnie i generalnie zadziwia często to, że wielu takich nienaturalnych kulturystów, czy tam, jak to się mówi... Adeptów sportów sylwetkowych. Fitnessowych takich influencerów mówi wszystkim, że są naturalni, że nic nie biorą i tak dalej, tak naprawdę nie są. I to nawet niektórych znam osobiście i wiem, że dla nich bycie naturalem jest na przykład, nie wiem, podawanie samego testosteronu, czy na przykład hormonu wzrostu i uważają, że są naturalami, bo nie biorą, nie wiem, trenbolonu na przykład. Więc to jest oczywiście kłamstwo i oszustwo. Ja to mówię, albo najlepiej nic nie mówić, jak się coś bierze, jak się nie chce tego tematu poruszać. Albo jak już się mówi, to się mówi, że albo jestem naturalny, albo nie jestem naturalny. Po co to generalnie głupa palić. Ja też zresztą kiedyś z dawnych czasów, jak tam jeszcze startowałem, spotkałem kilku takich na przykład zawodników bardzo dobrych, którzy na przykład wpierali mi, że oni są naturalni, bo nawet nie ma kiedy brać nic, bo ma ciągle kontrolę, wiesz, wiezie ten i tak dalej, są się na kurde, nie no, proszę. Nie? Więc, niektórzy próbują nawet na takim poziomie mówić, czarować. Że, tak, mówić, że nie. Słuchajcie, bym chciał tutaj się właśnie odnieść do tego, co też Radek powiedział, nie? Że ja uważam, że ogólnie ten temat naturalności i nienaturalności powinien zniknąć z internetu, a wytłumaczę dlaczego. No bo tak naprawdę to jest każdego indywidualna sprawa, co robi ze swoim życiem. To jest tak, jakbyśmy mówili, dobra, ten kłamie, a ten nie kłamie, a ten, nie wiem, robi to, a ten robi tamto. Jeżeli swoim działaniem ja w niczym nie szkodzę innym, a niszczę tylko i wyłącznie swoje zdrowie i życie, no to jest to moja indywidualna sprawa. A tak jak Radek tutaj powiedział, oczywiście, no jest to definitywnie skandaliczne, jeżeli ktoś używa towar i mówi, że nie, on jest naturalny i że w ogóle towar jest zły, to ja bym tutaj odciął tą pierwszą jakby kwestię, nie mówić o sobie, tylko ostrzegać, no bo definitywnie stosowanie dopingu różnych środków może przynieść no, niekorzystne później skutki uboczne i tak naprawdę jest. Natomiast rozgrzebywanie tutaj tematu i ocenianie, on jest nienaturalny, bo on ma bardziej kuliste barki albo, nie wiem, za szybko zrobił przemianę swojej sylwetki, no to jest dla mnie takie no, po prostu śmieszne i tyle, nie? Że ludzie na takiej podstawie potrafią oceniać kogoś i właśnie być takimi jasnowidzami, czy on jest naturalny, czy jednak nie jest naturalny, bo można stosować przeróżne rzeczy. Znaczy ja powiem ci, że ja w ogóle nawet nie rozumiem, po co czasami są takie dyskusje. No bo okej, patrzę sobie na kogoś, nie wiem, że ale jest dojebany, super to i tak dalej, wygląda super, ale i nagle co, przychodzi mi taka refleksja, ale on jest nienaturalny, to co, to już jakby nie podoba mi się ta sylwetka, co? No, to jest tak samo, jak jakbyście patrzyli sobie na gościa, nie wiem, jeździ sobie super Ferrari, to i tak dalej, patrzcie, mówi, ale ma zajebiste Ferrari, a ktoś mu mówi, ale on na nie nie zarobi, bo on ma bogatego ojca.
No. To słabe te Ferrari. No, nie, no bez sensu. Tak czy siak ma Ferrari, czy sobie zbudował te mięśnie tak czy tak, to i tak ma zajebiste mięśnie i zajebiście wygląda, więc ja tak to postrzegam. Natomiast jeżeli chodzi o znowu o tą kwestię naturalności czy nie, no to wiadomo, że niektórzy generalnie mają jakąś misję taką życiową i starają się, że tak powiem, propagować zdrowy tryb życia, no to wiadomo, no to jeżeli są tacy i tak dalej, no to niech propagują, niech oczywiście namawiają wszystkich na to, żeby być naturalem, ale niech przy tym nie kłamią, jeżeli sami sobie coś tam delikatnie pomagają. No właśnie, pomagają, i to jest też radek. No i oczywiście nie ma też co gadać czegoś takiego, jak też nieraz słyszę, że to jest droga na skróty i tak dalej, a wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wyrzeczeniami. Słuchajcie, pewnie rzeczy nie da się osiągnąć wyrzeczeniami i ciężką pracą, bo gdzieś te nasze limity genetyczne są. I niestety, co by nie mówić, sterydy, jakieś tam inne środki pozwalają je przekroczyć. No oczywiście, tutaj najlepszym przykładem będą właśnie kulturyści wagi ciężkiej, czy nawet przykład naszych Mister Olympia, no, czy Jay Cutler, czy Dexter Jackson, raptem przeszedł na emeryturę, wiadomo, podstawiał towar, no i wygląda no, znacznie gorzej niż wyglądał w czasach swojej świetności, czy jeszcze 2 lata temu, kiedy startował na Olimpii. Tak, często ludzie właśnie zarzucają, że no proszę, taki był wielki, nie wiem, Dorian Yates na przykład, a teraz już wygląda jak normalny człowiek. No ale słuchajcie, no to jest na tej samej zasadzie każdy inny sportowiec. No czy byście, nie wiem, zaczęli jakiegoś super mega, nie wiem, biegacza, który jak miał 20 lat bił rekordy świata, a teraz będzie bił rekordy świata? Ale Radek, no nie, no. Gdzie tu dużo szukać? A co było z Małyszem? Przestał skakać, no. Przytył parę no kilo tak, i no. Nagle, że o Jezu, on, zobaczcie jak on wygląda, bo jest gruby. No nie gruby, no nie ma takiego reżimu dietetycznego i nie ma reżimu treningowego, w którym musiał być, kiedy skakał, kiedy zdobywał najwyższe trofea. Teraz żyje sobie tak, jak lubi, no i to jest jego prywatna sprawa. A poza tym wydaje mi się też, że wiecie, kulturystyka, sport jest to jest bardzo wymagający sport, bo tutaj jakby towar towarem, ale również jakby to poświęcenie całego życia dla tego sportu. Etyka życia i etyka pracy, wiecie, właśnie. To, czego mi na przykład, to co mi najbardziej zawsze przeszkadzało jakby w kulturystyce, to nie ten towar, tylko jakby ilość jedzenia, które muszę pochłaniać do tego, żeby tą masę mięśniową utrzymać. I tak naprawdę ja teraz, wiadomo, że mam mniejszą masę mięśniową i tak dalej, ale najbardziej, znaczy najfajniejszą rzeczą to jest to właśnie, że nie muszę tyle jeść. No. Wiesz, ja miałem tak, nie wiem jak ty, ale ja musiałem mieć naprawdę olbrzymie ilości jedzenia, bo jak jadłem trochę długo mniej, to mi zaraz ta masa mięśniowa spadała. To nie było jakby zależne od towaru, bo na tym towarze tak czy siak byłem, ale jak tych kalorii nie dostarczałem optymalną ilość, to niestety to tej masy mięśniowej. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że nie da się w ten sposób żyć przez całe życie, no bo też z drugiej strony po co? Więc jeżeli gdzieś tam się, myślę, nastawiam na to, żeby poprawiać tą sylwetkę, nie wiem, być może startować w zawodach i tak dalej, to wiadomo, że wszystko muszę skupić na jednym celu i wtedy decyduje się chociażby na to, że nie jestem naturalny. No oczywiście, że tak. I mówię, no w ogóle dla mnie ten temat w internecie jest no tak rozdmuchany i ja nie potrafię zrozumieć dlaczego. Bo ja wam wytłumaczę, o co chodzi. Ja przestrzegam przed braniem towaru, tutaj może trochę jakby jesteśmy, nie to, że na kontrze z Radkiem, tylko znaczy, ja trochę ja nie inaczej, zachęcam, no właśnie, Boże. Nie, bo ja chcę wytłumaczyć, tak. Że jakby ja trochę inaczej podchodzę do tego, bo ja nie mam genetyki do sportów sylwetkowych i nigdy jej nie miałem. Dla mnie budowanie masy mięśniowej było najgorszą tragedią, jedzenie właśnie tej ilości pokarmu, o której mówiłeś. Ja kochałem sporty wytrzymałościowe, ja lubiłem biegać, zawsze grałem w piłkę ręczną, później grałem w rugby i to było dla mnie coś takiego naprawdę fantastycznego. Kulturystyką się pasjonowałem z racji no, dobrze wyglądających mięśni i imponowało mi to wszystko. Natomiast ja jestem definitywnie typem wytrzymałościowca i dla mnie łatwiej jest zrobić godzinę cardio niż zrobić godzinę treningu siłowego, a Radek ma z kolei odwrotnie. On jak słyszy o cardio, to się trzęsie, a do ciężarów się trzęsie, żeby je zrobić, żeby zrobić ten trening. I to są też uwarunkowania genetyczne, słuchajcie. Ale do czego zmierzam? I ja sam nagrywam, sam przestrzegam przed tym, żeby nie brać tego, nie brać tamtego. Nawet tu w naszym programie Pogadajmy o też zrobiliśmy kilka odcinków o skutkach ubocznych, gdzie was przestrzegamy, żebyście nie brali. Ale to, co wy zrobicie ze swoim życiem, to jest no, wasza sprawa. A też ocenianie kogoś, czy ktoś bierze towar, czy nie bierze towaru na podstawie wyrzeźbionych mięśni, czy kulistych barków, no to jest w ogóle jakiś absurd. Bo naprawdę genetyka w sportach sylwetkowych, no to jest, można powiedzieć, bardzo, ale to bardzo duża przewaga nad osobami, które genetyki nie mają. I
tutaj nawet towar tego niewiele może zmienić. Ktoś kiedyś powiedział, jakiś właśnie zawodnik na Olimpii, taki wywiad kiedyś słyszałem i ktoś nam zadał pytanie właśnie o sterydy i on odpowiedział, że słuchajcie, nawet jakby zabrali wszystkie sterydy ze sportu, to mistrzowie będą i tak zostaną mistrzami, dlatego że oni po prostu najciężej pracują, potrafią się zmusić do największych poświęceń, no i mają tą genetykę, której po prostu brakuje często tym takim normalnym zjedaczom chleba. Ale słuchajcie, chciałem się jeszcze odnieść tu do tych brania albo nie brania. To oczywiście ja nie chcę, żeby tak to wyglądało, że ja kogoś tam zachęcam do brania tych środków. Wiadomo, że być może faktycznie Michał taki jest trochę postrzegany, wiem, że tak ludzie piszą, że jest bardziej postrzegany jako ten taki anty. Natomiast ja, można powiedzieć, jestem taki bardzo neutralny w tej kwestii, dlatego że też ja jakby może nie spotkałem się z taką szeroką gamą tych skutków ubocznych. Dokładnie. I myślę, że generalnie no wiadomo, że wszystko jest dla ludzi. Jak się to robi gdzieś jakoś tam z głową, to można z tego w jakimś tam stopniu korzystać. Chociaż wiadomo, że każdy, ja również zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest to zdrowe i że to niesie z sobą jakieś tam chociażby późniejsze skutki uboczne i zagrożenia zdrowia. Więc oczywiście, że tak jest. Natomiast, tak jak mówię, no wiele rzeczy jest, że tak powiem, szkodliwych w życiu, więc kwestia wyboru jest oczywiście każdego, jak jest tak. Dokładnie, ale tutaj jeszcze właśnie nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, że słuchajcie, i do tego, co ja wcześniej, że genetyka i odpowiedź w ogóle naszego organizmu na towar też ma znaczenie, bo no tak, zobaczcie, jasne. Ile macie osób wśród swoich znajomych gdzieś tam na siłowni, gdzie wiecie, że ktoś bije i naprawdę nie wygląda. Mimo tego, że trenuje. Wiecie, inna sprawa, że większość osób nawet, taka, która jest na siłowni, ja powiem szczerze tak, w moim odczuciu nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile osób na siłowni bierze sterydy, mimo tego, że w ogóle nie wyglądają. Słuchajcie, ja mam na przykład też takiego znajomego, którego znam z 30 lat i on przynajmniej z 25 lat jest na bombie. I słuchajcie, jakbyście go zobaczyli, to byście nawet nie podejrzewali go o to, że on jest nienaturalny. Natomiast gościu po prostu nie dość, że ma widocznie mega słabą genetykę, to dwa, że strasznie kiepsko trenuje, jest naprawdę, nie potrafi się zmusić do takiego wysiłku, a dwa, że wiadomo, u niego ta dieta i to jedzenie leży na bardzo niskim poziomie, jeżeli chodzi o takie kulturystyczne, że tak powiem, jedzenie. I gdzieś tam on przez te wszystkie lata cały czas, tam nieraz jak z nim rozmawiamy, to on mówi, kurde, muszę coś wziąć innego albo coś tam, szuka jakiegoś specjalnego środka albo specjalnej dawki na to, żeby mu to mięśnie w końcu rosło. Natomiast to oczywiście nie jest tak. Oczywiście, że genetyka, można powiedzieć, jest jakby najważniejsza, no bo wiadomo, że ta reakcja, jak powiedziałeś, na te środki, to też jest kwestia indywidualna. Jeden weźmie naprawdę wyższy, że najlepsi zawodnicy biorą naprawdę dużo mniej niż sobie myślicie, tak. Mają efekty. Natomiast często jest tak, że ci, co tych efektów nie mają, biorą, to myślę, że ci, którzy mają efekty, dobiorą 5 razy więcej i tak dalej. Ale zbaczamy cały czas z tematu. Chcieliśmy pogadać o tym, jak czy rozpoznać, czy nie wiem, czy stwierdzić, że ktoś jest naturalny, czy nie. Ja powiem tak jeszcze, zanim pogadamy bardziej, powiem o tym, że ja tam na tej swojej, że powiem, w czasie tej swojej jakby długoletniej takiej, można powiedzieć, kariery trenerskiej, trenowałem najróżniejsze osoby. Oczywiście część tych osób była na dopingu, ale też miałem wielu takich naturali, takich nawet naturali, którzy startowali w zawodach. Miałem na przykład chłopaka takiego, Kubę, już nie będę wymieniał z nazwiska, który został mistrzem Polski juniorów w Spodenkach, będąc zupełnie naturalnym. Miałem takiego chłopaka, który wygrał zawody też w Spodenkach w Sopocie w którymś tam roku, taki Rafał, i on też był naturalem. Czyli można powiedzieć tak, że wiadomo, że oni jakby nie mieli jakiejś olbrzymiej masy mięśniowej, ale pozbywając się maksymalnie tkanki tłuszczowej, zrobili super, super formę, a ta sylwetka, kształty tej sylwetki, proporcje kostno-szkieletowe i tak dalej, zapewniły im po prostu zwycięstwo. Oczywiście miałem też mnóstwo takich naturali, którzy nic nie wywalczyli, ale wiadomo, że gdzieś tam osiągnęli bardzo dobrą formę jak na swoje możliwości, więc można wyglądać bardzo dobrze, nie biorąc towaru, ale wiadomo, że pewnych granic, że tak powiem, się nie osiągnie. Dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że miałem też takich zawodników, którzy zaczynali będąc naturalnymi i wyglądali bardzo dobrze i tak dalej, ale dopiero kiedy weszli na coś większego, wskoczyli na wyższy level i są teraz jednymi z najlepszych zawodników w Polsce, więc niestety to pomaga. Natomiast w jaki sposób można rozpoznać? Słuchajcie,
wiem, że niektórzy z was mówią, że nie wiem, że jak ktoś na przykład, nie wiem, nie ma syfów, to nic nie bierze. Nie? Jak ktoś, nie wiem, nie ma ginekomastii, to nic nie bierze. Nigdy w życiu nie miałem ani jednego pryszcza, a naprawdę... Ja tam może miałem czasami jakieś, nie wiem, jeden czy dwa pryszcze miałem w życiu, ale nigdy w życiu też nie miałem żadnych jakichś tam, nie wiem. Włosy, nie jestem po żadnych przeszczepach, włosy widzieliście, że jak zapuściłem, to miałem, więc też mi nie wypadły od sterydów. I... Słuchajcie, ja wiadomo, że te włosy sobie przeszczepiałem, ale słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, po 40 zobaczcie sobie większość facetów, którzy nie mają nic wspólnego ze sportem i którzy mają, nie wiem, mega gęste włosy. To wiadomo, że to każdemu, że tak powiem, to leci. Dlatego mówię, że tutaj takie kwestie genetyczne są naprawdę istotne. No, jeden jest bardziej podatny na to, drugi bardziej podatny na to. Natomiast też chciałbym wrócić, żeby tutaj do tego tematu właśnie jak rozpoznać. Słuchajcie, wiadomo, że bardzo wiele osób ocenia w tej chwili przede wszystkim młodych chłopaków, którzy się pokazują w internecie. Oni mają po 20 parę lat. Słuchajcie, w tym wieku naprawdę i poziomy hormonów, i jeżeli ktoś jest, ma wysoką etykę pracy i wysoką etykę życia, czyli nie odpuszcza treningów, potrafi zmobilizować się do trzymania chociaż w 80% tej diety, to będzie wyglądał dobrze. I bez względu na to, czy on ma super uwarunkowania genetyczne, czy nie, można mieć w miarę cienką skórę z niskim poziomem tkanki tłuszczowej i wyglądać naprawdę dobrze. I kulistość barków tutaj, czy nie wiem, separacja mięśni brzucha, czy pryszcze na ciele, nie są tutaj w żaden sposób wyznacznikiem tego, czy ktoś jest na towarze, czy nie. No to już jest tylko i wyłącznie czyjeś sumienie albo wyniki krwi z oznaczeniem poszczególnych hormonów, które też nie do końca muszą być oczywiście adekwatne do tego, czy ktoś bierze, czy nie. Bo znam, mam kolegę, który ma testosteron cały czas powyżej 1000 i nigdy w życiu naprawdę nic nie brał. Jestem o tym przekonany, bo no po prostu no, znam go lata, tak? I wiadomo, no nie dam sobie ręki obciąć, bo nie dam sobie ręki obciąć za nikogo, poza mną samym. Natomiast no, jestem pewien, że nie bierze, a wygląda fenomenalnie i ma właśnie ten testosteron bardzo wysoko i zawsze go takiego miał. A mam też osoby takie, które wyglądają dobrze, ale wcale tego testosteronu wysoko nie mają. Jednak to dobrze jest dalekie od takiego ideału, który no, chcieliby osiągnąć. Więc mimo tego, że trenują i trzymają dietę, no to ta słaba genetyka, słaba, można powiedzieć, ta odpowiedź właśnie na też trening, który jest na przykład dobrze dobrany, też ma znaczenie. Może nie wiem, jasne, co to jeszcze jasne, można... No nie, słuchajcie, wiadomo, że te badania, wiadomo, jakbyście chcieli kogoś też na przykład sprawdzić, czy ktoś jest na przykład naturalem, czy nie, to nie wystarczy badanie samego testosteronu. Oczywiście, słuchajcie, bo to ja też widziałem gdzieś tam w internecie ktoś, że pokazuje, że on jest naturalem i pokazuje, że testosteron ma jakby w widełkach. Ale słuchajcie, no to wiadomo, warto byłoby wtedy jeszcze sprawdzić LH-FSH. Tak. No bo co, mógł sobie tam wziąć tego teścia jakiegoś krótkiego dużo wcześniej, Odstawić, zrobić sobie badania i tyle, ale ta przysadka się jeszcze nie odblokowała, więc generalnie to jest takie trochę, wiecie, oszukiwanie po prostu wszystkich, więc... Ale też, Radek, moje pytanie jest takie, po co? Znaczy, ale w tym necie bardzo ludzi interesuje, bo są takie obozy, że niektórzy, tak, bo ja jestem naturalny, w ogóle na jakieś, nie wiem, nawet słyszałem, jakieś walki teraz są. Jakichś freak fighterów, tak? Że jeden uważa się za naturala i wszystkich wyzywa od sterydowca, że jest naturalny. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego na przykład ktoś, kto jest, nie wiem, naturalny, uważa się za kogoś lepszego od kogoś, kto jest nienaturalny. Tak naprawdę, wiecie, to chyba nie to świadczy, że jak powiem, o człowieku, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy, czy ktoś tam se coś bierze, czy se nie bierze. Znaczy, ja też czasami się spotykam gdzieś tam z komentarzami pod różnymi postami, czy to naszych chłopaków tutaj, kulturystów z Polski, czy gdzieś tam z zagranicy, że na przykład ktoś tam im zarzuca, reklamujesz odżywki, a nie urosłeś po odżywkach. Słuchajcie, to jest w ogóle dla mnie jakiś no, absurd. Dwa różne tematy. Dwa różne tematy, w ogóle niezwiązane ze sobą i nikt, nie znam nikogo z kulturystów na świecie, który by powiedział, że po tej odżywce, nie wiem, urosłem tyle i tyle, w sensie, że no nie wiem, że dzięki temu mam tylko i wyłącznie efekty. No nie znam czegoś takiego, więc jakby, no dla mnie to jest w ogóle chory temat. Tylko HMB, no, tylko HMB. Ale już, no to już żeśmy wałkowali tyle tak, razy, nie, że... Już nie będziemy tego poruszać, tego tematu. No, natomiast słuchajcie, ja też nie znam żadnego kulturysty, który nie bierze odżywek. No. Nie? Dokładnie, no słuchajcie, to jest, wiadomo, to jest, suplementacja jest mega, że tak powiem, ważna. Więc jeżeli tak naprawdę chcecie zbudować mięśnie, to nie wystarczy, tylko tak jak powiedziałem, wziąć sobie towar.
Bo przede wszystkim najważniejsze jest to wszystko dookoła, a ten towar tylko jakby nam daje większe możliwości wykorzystania tych odżywek, tego jedzenia, wszystkiego, tego treningu, więc cały ja czas uważam tak, słuchajcie, że każdy powinien zająć się swoim życiem i nie oceniać siebie wzajemnie na podstawie sylwetki, ani na podstawie... Tylko wiesz, może niektórym jest jakby łatwiej, bo sobie myślą tak, znaczy ja wiem, że tak ludzie sobie myślą, mówię, no tak, on jest taki dojebany, bo bierze sterydy. Ja nie biorę, no i taki nie jestem. Jak ja bym to wziął, to bym tak samo wyglądał. To bym wyglądał jak on, no ale to no, możesz też wziąć i możesz też spróbować. Słuchaj, jak ja miałem takiego klienta, z którym się założyłem o 10 tysięcy i powiedziałem tak, że słuchaj, mówię, jeżeli tak twierdzisz, to mówię, zrób, mówię, taką kurację, 12 tygodni i zrób taką, mówię, metamorfozę. Żeby, ja nie mówiłem, że ma być na ten, że ma wyglądać jak kulturysta czy coś, ale mówię, zrób taką metamorfozę, żeby ci urosły mięśnie, żebyś zrobił taką formę, jak zawodnicy na zawodach. Znałem tego gościa bardzo dobrze, wiedziałem, jaka jest jego etyka pracy, to i tak dalej. I mówię, 10 koła ci daję i zwracam ci wszystko to, za co wydałeś. Na towar. Tak, no i generalnie oczywiście w połowie, że jak powiem, tych 12 tygodni gościu się wycofał, nie zapłacił mi moich 10 tysięcy, bo ja powinien dostać te 10 tysięcy i oczywiście formy żadnej nie zrobił. A ładował wszystko to i tak dalej, nic mu się nie To jeszcze wracając tylko jakby w ogóle właśnie do tej etyki pracy i tego wszystkiego. Słuchajcie, ja przez lata, gdzie no i startowałem w zawodach i teraz jestem już trenerem tylko i wyłącznie i raczej nie trenuję z nikim, z żadnym z zawodników, bo no nie czuję się na siłach, a teraz już w ogóle na razie nie mogę trenować, to miałem w swojej karierze naprawdę takich frików, którzy mówili, że są najbardziej hardkorowymi w ogóle trenującymi u nich na siłowniach. Przyjeżdżali do mnie i też byli zatowarowani tak samo jak ja w tamtych czasach i kończyło się albo żyganiem po już drugim ćwiczeniu, albo w połowie treningu mówili, że oni nie dają rady, albo ciężary, których używali na swoich treningach i mówili, że on robi siady po 200 kilo na 3 powtórzenia. Miałem takiego kiedyś Mateusza, jeszcze w Energy Clubie z nim robiłem trening. Powiem wam szczerze, młody chłopak, strasznie silny, na internecie tam chwalił się, robił na przykład zdjęcia ze sztangą 200 kilo na plecach i dzisiaj 3 powtórzenia, nowy rekord. I chciał ze mną zrobić nogi, bo wiadomo, no gdzieś tam te nogi u mnie zawsze były w miarę, więc przyjechał do Gdyni na trening. I mówię do niego, dobra Mateusz, ale mówię, trenujemy po mojemu, dobra? Dobrze, oczywiście. Słuchajcie, zrobiliśmy najpierw 4 serie wyprostów, wstępne zmęczenie, potem zrobiłem z nim 4 serie nasuwnicy wypychań, poszliśmy na fronty i z jego 200 kg na 3 powtórzenia zrobiło się 120 na 4 powtórzenia. Więc, ale wiecie, czego to było wynikiem? Po pierwsze, intensywność treningowa, po drugie, pełen zakres powtórzeń, nie jakieś szarpane odbijanie powtórzenia, tylko po prostu no, normalny trening, tak jak powinno się wykonać. I oprócz tego, że no, nie było 200 kilo na sztandze, to skończyło się również 2 wizytami w toalecie i wymiotami. Więc tu o to chodzi, że wszystko zależy od tego, w jaki sposób też wy do tego podchodzicie. I ciężko jest też się porównywać do kogoś, bo ktoś robi tak, a ja robię tak, bo ja mam swoje limity, ja mam swoje ograniczenia, czy ja mam w ogóle inny cel. Ale ocenianie kogoś po sylwetce to naprawdę jest dla mnie no, dziwne i niezrozumiałe. Ale jeszcze poruszając ten temat, jakieś miałem takiego też klienta, takiego Tomka, przyszedł do mnie jako chłopak naturalny, no ale chciał tam, wiadomo, troszeczkę jakby się poprawić i wejść na ten, i chciał pogadać o tym, jak to zrobić. No i umówiłem się też z nim na trening. Słuchajcie, gościu, który, ten Tomek, jak go poznałem, był już bardzo dobrze umieśniony. Słuchajcie, to był jeden z najlepiej umieśnionych naturali, jakich w życiu spotkałem. Naprawdę wyglądał fenomenalnie. No oczywiście nie mówię, że miał 5 tych łapie, ale wiesz, naprawdę wyglądał bardzo, bardzo dobrze i był bardzo silny. Robiłem z nim trening. Słuchajcie, jak robiłem z nim trening, ja zrobiłem kilka treningów. Ten gościu w ogóle nie potrafił trenować. Słuchaj, uwierz mi, że on nie potrafił zrobić dobrze ćwiczenia. A propos przysiadów, to te przysiady były jakieś no, przedziwne. Ćwierć przysiady z jakimś czymś tam. On miał, pamiętam, że niesamowite miał barki. Nie potrafił nawet zrobić wznosu na te barki. Ja na niego patrzyłem i uwierzcie mi, że zastanawiałem się, jak ten gościu naturalnie, bez żadnej techniki treningowej zrobił takie mięśnie. To po prostu przegenetyk. A potem wiadomo, coś tam odpalił, to niesamowity progres. Nie? Tylko, że potem, nie wiem, chyba po 2 latach przestał startować. Raz tam wystartował, chyba wygrał wtedy juniorów. Znaczy, Mistrzostwa Polski juniorów wygrał i potem
przez to zginął. Przez to gdzieś tam zaginął. Ale naprawdę to był jeden z najbardziej takich utalentowanych chłopaków, jakich widziałem i których widziałem, że też jakby samo trenowanie nie ma do końca znaczenia, bo po prostu byle jak podnosił ciężary i te mięśnie mu po prostu rosły. No dobra, to reasumując, czy idzie rozpoznać naturala, czy nie idzie rozpoznać naturala? Słuchajcie, no wiadomo, że czy idzie rozpoznać naturalne. No wiadomo, że jeżeli ktoś ma, że powiem, taką normalną masę mięśniową, nie jakąś przerośniętą, to może wyglądać bardzo dobrze i może być naturalne. Więc ja bym się, że powiem, nie odważył zarzucania na przykład komuś takiemu, że jest na przykład na towarze. Natomiast jeżeli ktoś ma żyły na brzuchu i 50 ponad w bicepsie, no to wiadomo, i nabite te mięśnie, pękate to i tak dalej, no to nie wierzę. No ja przynajmniej przez 30 lat swoich, że powiem, trenowania różnych ludzi nie spotkałem nikogo takiego, więc nie wyobrażam sobie. No właśnie. Chociaż mówią, że ten, że Coleman w 1992 roku, wygrywając Mistrzostwa Świata w Katowicach właśnie w Polsce i zostając zawodowcem, był naturalny. No i on ważył 96 kg. Tak, ja nie widzę powodów, dla którego mielibyśmy mu nie wierzyć. Tak, no bo skoro całkiem spory, no. Tak, no słuchajcie, w tej chwili ci to powiedzą. Startując później ponad 30 g więcej masy mięśniowej, no to właśnie, być może faktycznie był naturalny. Był naturalny, nie? No ale to samo przecież Dorian też mówił, że do pewnego momentu też był naturalny. No wiadomo, zresztą chyba jak każdy, bo to normalny proces. Ja też zrobiłem dwa zawody naturalnie. No dlatego o to mi chodzi, że... Ale powiem wam tak, że się wtrącę. Pierwsze zawody, potem drugie zawody też zrobiłem naturalnie i na tych drugich zawodach spotkałem jednego zawodnika i mówię, co on robi, że tak wygląda znacznie inaczej niż ja. Ja tam generalnie miałem te mięśnie, to miałem formę, tylko że taki byłem naturalnie, jakby wiesz, umieśniony, w sensie takim, że ta tkanka do szczątek mi się nie odkładała, no i wyglądałem po prostu dobrze, jak tylko zacząłem ruszać się. Ale on wiadomo, było widać, że naprawdę jest taki gęściejszy to i tak dalej, no zupełnie inna ta. No i mówi, kiedyś przyjdź tam do mnie, ci opowiem, co się robi. No i wtedy właśnie przez niego zrobiłem pierwszy cykl. To na następnych zawodach już z nim wygrałem. Nie? No, była duża różnica. Tak, więc tak czy siak też zrobiłem, może powiedzieć, dwa pierwsze starty moje były naturalne. O, no to jak jeszcze przy tym jesteśmy, to tu porozmawialiśmy sobie... Trzy starty, o. Tak. Jak porozmawialiśmy sobie o naturalności, to jeszcze odnieśmy się do osób, które są na hormonalnej terapii zastępczej. Czy to jest naturalność, no bo właśnie. Jednak testosteron jest w widełkach, czy no jednak nie? Ja wam powiem, jaka jest moja opinia, jakie jest moje zdanie, tylko i wyłącznie moje. Jeżeli mamy jakąś dysfunkcję w pracy hormonów, w innych rzeczach i musimy to uzupełniać do wartości referencyjnych tabletkami, zastrzykami, czymkolwiek innym, to dla mnie jest to po prostu przywracanie homeostazy organizmu po to, żeby on optymalnie pracował. I nie ma tutaj dla mnie czegoś takiego, czy ktoś jest naturalny, czy nie. Bo to jest tak samo, jakbyśmy powiedzieli komuś, kto ma niedoczynność tarczycy i przyjmuje leki na poprawę funkcji tarczycy, czyli po prostu hormony, po to, żeby utrzymywać sprawny metabolizm i dobrze wyglądać, w ogóle dobrze się czuć, bo tarczyca jest odpowiedzialna za szereg różnych rzeczy w naszym organizmie, że on jest nienaturalny, bo przyjmuje hormony tarczycy. Słyszeliście kiedyś o kimś, żeby ktoś powiedział, że on bierze leki na tarczycę, to nie jest naturalny? No nie. No i dla mnie to jest właśnie... A dla mnie to i tak jest osoba nienaturalna, bo uważam, że jeżeli ktokolwiek, cokolwiek bierze nienaturalnego, to mimo tego, że może mieć w normie wyniki i bierze to po to, żeby było ten, no to po prostu nie jest naturalne. No po prostu jak jest... Zmusiło go życie do tego. Tak. Różne są cele, więc wiadomo, no ale naturalny nie jest. Nie? To tak... No tak samo się mówi, że nie wiem, po 30 poziom hormonu wzrostu 0 to jest naturalny poziom, to, ale 0 do 3. To, czyli jak bierzesz hormon wzrostu, to też jesteś to naturalny. Też jest. No tak, bo oczywiście. Także no nie wiem, ja uważam tak, naturalni to są ci, którzy nic nie biorą, nienaturalni to są ci, którzy biorą. A jeżeli mówią, że są naturalni, ale nie uwzględniają na przykład testosteronu, albo nie wiem, nie uwzględniają, powiedzmy, nie wiem, niektórzy, nie wiem, jakichś sarmów albo coś, bo dla nich to też nie jest ten, to też moim zdaniem nie jest to do końca prawda, nie? Dokładnie. Tak samo wszystkie peptydy i tak dalej, to mówię, albo jesteśmy zupełnie naturalni, bierzemy kreatynę, glutaminę i tak dalej, albo gdzieś tam troszeczkę oszukujemy, nie?
chociaż teraz i tak jeszcze, sorry, że tak ciągle gadam, ale chociaż teraz i tak jest jakby, można powiedzieć, dużo większe pozwolenie na tą nienaturalność niż kiedyś. Ja to się śmieję, że kiedyś to było tak, że byli nienaturalni ci, co biorą te sterydy, i naturalni. I to było oczywiście złe, jak ktoś bierze sterydy, a jak ktoś nie bierze, to jest okej. Okay. A teraz, to już teraz jest tak, że są oczywiście naturalni, potem jest ta przewaga tych ludzi nienaturalnych i są tacy, co ładują syntol i mają plastikowe mięśnie. I teraz ci źli to są ci z syntolem, a ci dobrzy to są ci nienaturalni. A ci naturalni to tak naprawdę. A ja wam powiem szczerze, mi to zwisa i powiewa, co kto bierze, co kto robi. Jasne. Ważne, żebym ja się otaczał dobrymi ludźmi i żebym chodził z uśmiechem na twarzy, a to, czy ktoś bierze, czy nie bierze, jak wygląda, ile ma mięśni na sobie, czy się dobrze bije, czy się niedobrze bije. Kompletnie fajnie, nie robi. Można kogoś tam podzielić, nie robi dla mnie, fajnie nie, wygląda, ale albo coś. No, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia i ja podziwiam ludzi za osobowość, a nie za to, jak wyglądają. Tyle w temacie. Dokładnie, dokładnie. Także zmieńcie się. Dobra, słuchajcie, zapraszamy Was oczywiście do subskrypcji naszego kanału na YouTubie i pamiętajcie, że w każdą niedzielę i czwartek za każdym razem pojawiają się nowe materiały, dlatego warto sobie włączyć powiadomienia, dzwoneczek, żeby Wam przypominało, że na SFD coś się odpaliło nowego.